jest nasz ostatni hajk podczas tej wyprawy kamperem po USA. Prawdziwi podróżnicy to sobie chodzą na hajki południa, wtedy kiedy jest największy upał, wtedy kiedy jest największy hardcore. Pierwszy raz widzę zmęczonego Natana. Trochę się boję węży, muszę wam przyznać. A z rangerami to tutaj nie ma żartów, we czterech otoczyli chłopaka. No mam rozkminę, czy ja na pewno chcę to robić. Dzień dobry moi drodzy, godzina 7 rano, jesteśmy w parku Yosemite w Kalifornii. Jemy śniadanko. Wczoraj spędziliśmy jakieś 12 godzin w trasie, musieliśmy się bardzo pilnie dostać do parku Yosemite, do którego oryginalnie nie zamierzaliśmy jechać, ponieważ nie udało nam się zdobyć wejściówki. Natomiast Natanowi udało się wylosować wejściówkę na jeden chyba z bardziej pożądanych hajków w całym parku, czyli miejscówkę nazywającą się Hell of Dome. Jest to podobno jeden z najcięższych hajków z tych takich popularnych w Stanach Zjednoczonych i przy okazji jeden z najbardziej zabójczych, ale nie będę wam o tym opowiadał, bo się zaraz sam zacznę na to wszystko nakręcać. Zjemy śniadanko i lecimy. Zostawiamy kampera przy takich widokach. Że jeszcze pół godziny temu miałem takie nastawienie, że chyba sobie odpuszczam, ja sobie trochę pośpię i porobię jakieś mniejsze trasy, a Natan pójdzie sam, bo to było jego małe marzonko, żeby zrobić tą trasę. Wielkie marzenie. No właśnie, nawet nie małe, a wielkie. Ale chyba coś mi wjechało na ambicje i tak sobie pomyślałem, dobra, jak mi się nie spodoba, albo będę zmęczony, to najwyżej się cofnę, ale już czuję, że jak się rozbudziłem, to troszeczkę mam takie lepsze podejście do tego wszystkiego. A dlaczego w ogóle tak dramatyzuję, moi drodzy? Dlatego, że ta trasa jest wyceniana na 6, a 8 godzin w jedną stronę, ale ludzie mówią, że bardziej od zmęczenia fizycznego wjeżdża tutaj zmęczenie psychiczne, w szczególności jeśli ktoś nie lubi wysokości, ale to wydaje mi się, że zobaczymy za kilka godzin, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, jakie wielkie kruki. Idziemy właśnie tutaj, czyli Hell of Dome, 8,2 mili, 11,3 km, ale podejrzewam, że tutaj dużą rolę odgrywa też zmiana wysokości. Pierwsze pół godziny trasy za nami. To się wydaje, jakby to była zwykła taka betonowa ścieżka, a ona jest pod takim nachyleniem, że przynajmniej dla mnie jest to naprawdę spory wysiłek fizyczny, ale na szczęście już pół godziny za nami, czyli jeszcze tylko jakieś 5,5-6 przed nami. W jedną stronę. Trochę przerażająco brzmiący znak. Ostatnia szansa na wodę. Jest napisane, żeby na Half Dome brać co najmniej 4 litry wody. Jeśli chodzi o nasze przygotowanie, to mamy ze sobą po 3,5 litra wody każdy, plus 5 batoników proteinowych, plus po 2 banany i po 2 energetyki, więc wydaje mi się, że jesteśmy chyba całkiem dobrze przygotowani, tym bardziej, że dzisiaj podobno ma nie być upałów. Nie wiem, czy będziecie słyszeli, ale ten wodospad, ta woda obijająca się o te skały brzmi jak startujący samolot. A sama trasa teraz wygląda tak. Podoba mi się ten wodospad, bo on jest taki wielotorowy. Spada sobie swobodnie woda. Ta część, która dotrze tutaj, płynie sobie tutaj na dole strumykiem. Na tym etapie mniej więcej woda odbija się od skał, wydając naprawdę bardzo ciekawy dźwięk, a na dole wszystko robi taką małą mgiełkę. Pewnie dlatego nazywa się on właśnie Mist Falls. A tak wygląda to z drugiej strony. Halo, aparat. Mamy to. Ten się nazywa Nevada Falls i z tego co rozumiem, to idziemy właśnie za chwilę na jego
szczyt. I moi drodzy, jednym z powodów, dla którego dostałem takiego kopa motywacyjnego przed tym hajkiem, jest to, że to jest nasz ostatni hajk podczas tej wyprawy kamperem po USA, ponieważ oczywiście są jeszcze inne trasy tutaj w Yosemite, ale niestety my mamy pozwolenie na wjazd tylko na jeden dzień. Musimy dzisiaj wyjechać przed godziną 22. Po Yosemite jedziemy na kilka dni do Reno, potem jedziemy na kilka dni do San Francisco, no i tam właśnie niestety oddajemy kampera. Po ponad 4 tygodniach, moi drodzy, łącznie chyba tam wyjdzie 33 dni, jak dobrze pamiętam. Nie wiem, kiedy to minęło, ale jeszcze oczywiście w ostatnim odcinku tej podróży zrobię Wam podsumowanie kosztów. Ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że tanie to to nie jest, ale z drugiej strony też ciężko jest wycenić wartość własnych marzeń. Jesteśmy już mniej więcej w połowie. Tak wygląda trasa. O dziwo nie widzieliśmy dużej ilości osób, nie wiem, może kilkanaście osób mijaliśmy jak na razie, więc albo nie ma tłumów, albo wszyscy tu przyszli dużo wcześniej niż my. Na sam szczyt wodospadu nie będziemy jednak szli, bo trzeba byłoby nadrobić tam pół mili w jedną stronę. Niby niewiele, a naszym celem dzisiejszym jest Half Dome. A naprawdę nie jesteśmy dzisiaj jakoś bardzo w formie, bo nie dość, że wczoraj się za bardzo nie wyspaliśmy, ponieważ spaliśmy na track stopie, a dzisiaj spaliśmy po 4 godziny. Więc jak widzicie, Nathan to jest na przykład kompletnie padnięty. Ja niewiele mniej, ale jakoś teraz się tak rozbudziłem, więc nawet nie przysnę na chwilę. Ale trzeba przyznać, że plan na ostatni hajk tej podróży jest bardzo ambitny. Jeszcze 4,5 mili przed nami. Nathan się wyspał na swoim kamyku i wiecie co? Tak sobie patrzymy na tych ludzi, którzy już schodzą z tego Half Dome'a i wiecie co? Prawdziwi podróżnicy to sobie chodzą na hajki w południe, wtedy kiedy jest największy upał, wtedy kiedy jest największy hardcore. Tylko pierwsze po południu. Stary, co to jest za zajawka? Idziesz sobie tam w nocy. Śpi, a nie chodzi na hajki. Idziesz sobie tam w nocy, w ogóle wchodzisz tam na górę, to jest chłodno. Zimno, czyli jest przyjemnie. Cielu idziesz. Tak, jest przyjemnie, a tak to przynajmniej w pełnym słońcu człowiek. Opalisz się. Tak, jakieś, chociaż jakieś małe ryzyko. Małe ryzyko chociaż jakiegoś udaru słonecznego, coś. Dokładnie. A tak to co? Wchodzisz sobie w nocy, schodzisz sobie nad ranem. Nie, to jest. My jesteśmy tak, prawdziwi. To całym dniem zrobisz potem. Dokładnie. No moi drodzy, idealnie przestał wiać wiatr. Słońce jest coraz wyżej, robi się coraz cieplej. Dlatego, że celem naszej dzisiejszej podróży jest, moi drodzy, ten szczyt. A chyba dokładniej ten szczyt. On się właśnie nazywa Half Dome. Więc super, że dotrzemy do niego w okolicach południa. Będzie można się otrzeć o jakiś udar słoneczny czy coś. Prawdziwi podróżnicy. No i znowu zaczyna robić się pod górkę. Dobrze, że w cieniu. Jesteśmy już coraz bliżej. Kolejne przypomnienie o tym, że trzeba mieć pozwolenie, ale to jest ciekawe, że sugerują, że jeżeli potrzebujesz, to zostaw tutaj swój plecak, bo później robi się dużo ciężej. I zobaczcie, ludzie bez najmniejszych oporów zostawiają plecaki ze swoimi rzeczami w środku lasu i idą na dalszą wspinaczkę. Ja wiem, że vlog tak nie pokazuje tego upływu czasu, ale jest już godzina 11. Znaleźliśmy jakieś kamienie w cieniu. Chwilę posiedzimy. Jak się czujesz, mordo? Niewyspany. Bez energii. Jak nigdy. A mówiłem, pośpimy do 11? No, to był dobry pomysł. Będę się dzisiaj chełpił tymi widokami, bo pierwszy raz widzę zmęczonego Nathana, który mnie nie ciśnie. Dawaj szybciej, biegniemy już. No ja faktycznie powiem Wam, że gruba impreza, później dwa dni bez jakichś dużych ilości snu, czy nawet w sumie trzy i taka trasa. Mi też udało się na chwilę przysnąć. Teraz wjeżdżają batoniki.
lecimy dalej. Zobaczcie, kogo właśnie spotkaliśmy na trasie. Z tego co widzę, to on tutaj na końcu ma grzechotkę, więc zapisałem, że to może być grzechotnik. Stoimy dosyć daleko od niego, ale zmieniam obiektyw, żeby wam go pokazać. Pierwszy raz w życiu widzę dzikiego, chyba grzechotnika, na oczy. Widać, że jest trochę zestresowany. Zdecydowanie świadom tego, że tutaj się kręcimy blisko niego. Trochę się boję węży, muszę wam przyznać. To jak one się poruszają, to wygląda po prostu jak nie z tej ziemi. Bezszelestnie całkowicie. Ja nie wiem, co on potrafi, jak szybki jest. I siup w krzaki. W końcu widać Half Dome. Nie będziecie pewnie widzieli, ale widać tam kilka osób, które się wspinają po tych łańcuchach. Nie ukrywam, że jestem zdziwiony, że faktycznie posadzili tutaj dziewczynę, która sprawdza wszystkim te pozwolenia. Tutaj za Natanem siedzi para, która właśnie miała nadzieję, że uda im się wbić bez pozwolenia i teraz stoją, pytają się wszystkich z nadzieją, że może ktoś, wiecie, wpisał więcej osób, ale może ktoś nie poszedł i będą mogli wejść z nimi, bo naprawdę są tutaj bezlitośni. Nie masz pozwolenia? Nie wchodzisz. Słuchajcie, przed nami mniej więcej godzina w górę, posiedzieć tam chwilę. Godzina w dół, czyli jakieś 2,5 godziny, jest już chyba godzina 12.30, więc faktycznie cała ta podróż zajmie nam dzisiaj sporo czasu. Niestety, moi drodzy, trasa już się zaczyna robić na tyle ciężka, że muszę was schować do plecaka. Więc przepraszam was bardzo, ale widzimy się wyżej. Niespodzianka, na szczęście wziąłem ze sobą GoPro i nawet przypadkiem jest naładowane, ale niestety zapomniałem tej osłonki na wiatr, więc podejrzewam, że jak wejdziemy wyżej i będzie mocniej wiało, to już sobie nie pogadamy, ale może przynajmniej uda mi się podzielić z wami choć częścią tych widoków. Na razie trasa wygląda tak. Schody się już zamieniły normalnie w schodzenie po skalę. Na szczęście jest dosyć chropowata, więc przyczepność spoko. O, przyszedł mały moment zwątpienia, nie tylko dla mnie, bo... A zresztą sami zobaczcie. Nie wiem jak wam, ale mi góra wygląda na prawie pionową ścianę i o tyle, o ile może jeszcze wejście będzie spoko, to kurde, nie wyobrażam sobie schodzenia pod takim kątem, bo to musi być uczucie, jakbyś praktycznie spadał w dół. No mam rozkminę, czy ja na pewno chcę to robić. Trzeba przyznać, że widoki z tego punktu są naprawdę satysfakcjonujące, no ale myślę, że z góry będzie jeszcze lepiej. Ale autentycznie boję się troszeczkę jakiegoś takiego ataku paniki na górze, tym bardziej, że poczytałem sobie troszeczkę w internecie niepotrzebnie o tym, ile osób tutaj już zginęło na tym Half Dome'ie, właśnie dlatego, że nie złapali się tego sznurka, poślizgnęli się i wzium, polecieli sobie na dół. Nie brzmi to jak spoko śmierć. Jak mówię o tym, że ile osób tu zginęło, to najlepiej na dole będzie napisać jakąś tam liczbę w ostatnich latach czy coś. No nie wiem, naprawdę po prostu ten ostatni etap i to jeszcze w szczególności przy schodzeniu wygląda w mojej wyobraźni bardzo przerażająco. No dobra, YOLO, najwyżej umrę. Cała ta ekipa za mną zrezygnowała, stwierdzili, że im wystarczą te widoki tutaj i nie będą ryzykowali, żeby wchodzić dalej. Chyba tylko jedna osoba wybrała się na górę, więc nie cała ekipa. Ja mam rękawiczki, no i słuchajcie, no jak wejdę na górę, to się zacznę martwić, jak zejść w dół, ale ten dół jest chyba najbardziej przerażający z tego wszystkiego. No to zaczynamy. Powiem wam, że nie chcę patrzeć w dół, ale generalnie wchodzenie polega na tym, że trzeba się podciągać na tych linkach, bo tu jest cholernie, ale to cholernie ślisko. Buty po prostu nie łapią kompletnie żadnej przyczepności. A tak to wygląda za mną, ale ja nie chcę patrzeć. Skończyły się kable. A to oznacza, że udało mi się wejść na Half Dome. O kurwa. Jeszcze widoku wam nie mogę pokazać, bo przede mną jeszcze nic nie ma, ale już za chwilkę. Odpocząłem trochę, żeby wam tak nie dyszeć do kamery. Udało się i
Powiem wam, że z dołu wyglądało to trochę bardziej przerażające niż było faktycznie, aczkolwiek naprawdę spodziewałem się tego, że przyczepność butów będzie spoko, a było ślisko. Nie wyobrażam sobie robienia tego w jakichś warunkach niesprzyjających, czyli właśnie w deszczu, burzy czy coś. Wtedy to bym się na 100% nie odważył, ale słuchajcie, jedyne co mogę powiedzieć to to, że było warto. Widoki, moi drodzy. Zdecydowanie był to najbardziej hardkorowy hike, jaki zrobiłem w USA. Myślałem, że Angel's Landing to był hardcore, ale Angel's Landing przy tym to jest pikuś. Zobaczcie, jak wysoko jesteśmy. Trochę przerażające, co? Zobaczmy, jak to wygląda z drugiej strony. Tak to wszystko wygląda z drugiej strony. Tutaj macie te liny, po których będziemy schodzili w dół. Całość zajęła nam 6,5 godziny. Więc, no, podobnie tak jak szacowali, że około 12 godzin w dwie strony. Jeśli chodzi o aspekt fizyczny całej tej podróży, to było umiarkowanie ciężko. Na pewno nie była to łatwa przeprawa, chciałem powiedzieć przetrawa, ale wydaje mi się, że właśnie najcięższe w tym wszystkim to jest ta psychika ludzka, że jak się tutaj wchodzi i schodzi, żeby nie spanikować, bo wydaje mi się, że może dziać się to dosyć często. Zobaczcie, ci ludzie, co tutaj stoją, tam powinniście widzieć gdzieś zieloną linę. I tutaj widziałem przed chwilą ludzi z pełnymi uprzężami i pełnym takim uzbrojeniem do latania po skałach, więc ja nie wiem, czy oni przypadkiem nie będą zamierzali się gdzieś tam spuszczać na dole z tego. No, tak to wygląda z drugiej strony. Czas na foty na Instagram, co? Chyba tak. Tam jest taka najbardziej instagramowa miejscóweczka, więc zaraz sobie porobimy social media i uciekamy, bo mamy dzisiaj przed sobą jakieś, no chyba co? Te 4 godziny jazdy? 3-4 zaczynamy, no. No stary, będziesz miał taką fotę na Instagram, że głowa mała. Praca fotografa w ciężkich warunkach. Ale focia na Instagram musi być. My i te nasze foty, które przed chwilą zrobiliśmy, to jest nic, bo tam facet się przygotowuje właśnie do tego, żeby się spuszczać na linię z tego i sobie robić fotę, jak tam wisi. Hardcore. Ale dobra, uciekamy. Miałem się właśnie teraz przed chwilą z tą parą, co na górze czekała, żeby ktoś im dał wejściówkę. Udało im się. Znaleźli jakieś dwie osoby, które im dawali po jednej. Nie, dobra, naprawdę muszę się teraz trzymać tych lin dwoma rękami, bo jest naprawdę ślisko. Natana widzę już tam na dole. Ja się zblokowałem tutaj z ekipą. Jedna dziewczyna tam cały czas zjeżdża na tyłku. Taką sobie taktykę obrała. Wydaje mi się, że dosyć niebezpieczną, bo po prostu od, wiecie, od deseczek do deseczek z rozpędem zjeżdża i łapie się liny w międzyczasie. No generalnie sam ten etap tych lin to jest jakieś tak pół godziny w górę, pół godziny w dół. Schodzenie w dół nie jest takie ciężkie fizycznie, ale psychicznie na pewno troszeczkę bardziej daje po głowie. Ja postanowiłem i większość z nas schodzi tyłem, bo tak się wydaje być trochę bezpieczniej. A słuchajcie, udało się. Half down zrobione. Teraz jeszcze jedno takie troszeczkę przypałowe zejście w dół, a później już będzie w miarę spacerek. Słuchajcie, cieszę się, że się na to zdecydowałem, bo naprawdę miałem jakąś taką blokadę psychiczną i dzisiaj rano, jak jadłem tą owsiankę, a raczej bardziej jak sobie przygotowywałem tą owsiankę, to mówiłem Natanowi, że ja nie idę. Żeby niech on sobie pójdzie, ja sobie na niego poczekam, albo sobie zrobię inne hajki. Autentycznie byłem obsrany i wydaje mi się, że było czego, bo zdecydowanie jest to super łatwa przebieżka po lesie. Dużo ludzi widziałem, że było z uprzężami i karabinczykami normalnie jako dodatkowe zabezpieczenie i nie wydaje mi się, żeby to była przesada, ale... Oj kurde. No to było przełamanie mojego strachu. Nie powiem, że nie. No mordo, zrobiliśmy to. Udało się! Właśnie mija 8,5 godziny, odkąd zaczęliśmy tą trasę. Teraz jakieś podejrzewam plus minus 3 godziny w dół. A właśnie. To teraz czas, moi drodzy, na ogłoszenia parafialne. Ciekawostka jest taka, że Natan kilka dni temu, jak byliśmy w tym kempingu dla motocyklistów, zostawił pod prysznicem swój zegarek aplowski. Zadzwoniliśmy wczoraj do Boba, okazuje się, że czeka tam na odbiór i mają się chłopaki dogadać, jak on ma mu go podesłać. I taka jeszcze jedna sprawa, muszę się odnieść tutaj do komentarzy na vlogu.
pojawiają się komentarze, że nie mówię za dużo ciekawostek geograficznych i tak dalej o regionach, w którym jestem, że jak śmiałem powiedzieć, że Yellowstone to nie jest super wulkan i to i tamto i w ogóle siamto. I słuchajcie, moi drodzy, mam dla was propozycję dla tych osób, którym to tak bardzo nie odpowiada. Jeżeli macie chwilkę, napiszcie u mnie pod filmami, które są właśnie w takich jakichś miejscach mocno przyrodniczych, parkach narodowych i tak dalej, kilka ciekawostek o tych miejscach. Jeżeli tak bardzo się na tym wszystkim znacie, ja z miłą chęcią na pewno przypnę ten komentarz i ludzie, którzy będą oglądali vlogi i będą chcieli się dowiedzieć troszeczkę więcej, będą mogli sobie wejść w sekcję komentarzy i przeczytać, co tam napisaliście. Ja w zamian obiecuję serduszka i podpięcie komentarza na samą górę. Z góry dziękuję w imieniu swoim i reszty widzów. No siema Bambi. Tu jaka wielka wiewióra. No, jak ją dokarmiają? Tak, no nie boją się za bardzo ludzi, więc pewnie dokarmiają. Dobra Bambi, dobra wiewióra. Idziemy dalej. Wracamy tą samą trasą, którą szliśmy, więc nic nowego do pokazania wam nie mam. A gadać tak po prostu do kamery mi się za bardzo nie chcę, bo jestem mega zmęczony, więc zobaczymy się trochę niżej. Mam wrażenie, że ten wodospad się trochę rozszalał od rana, albo po prostu światło inaczej pada i stąd takie wrażenie. Ale czuć taką fajną, przyjemną, chłodną mgiełkę od niego. Ja nigdy nie potrafię robić takich artystycznych shotów, ale bardzo ładnie to słońce teraz pada przez te drzewa. A z rangerami to tutaj nie ma żartów, we czterech otoczyli chłopaka. Chyba właśnie albo spał w samochodzie, albo robił sobie jakieś barbecue czy coś, to nie słyszałem do końca. Ale chłopaki z taserami, gazami pieprzowymi, karabinami, uzbrojeni. To nie jest tak, moi drodzy, że strażnicy leśni, tak sobie wiecie, tam z jakąś tam gumową pałką zasuwają. Tylko od razu karabin i jazda. USA. 11 godzin 45 minut. Ile klocków? 30. Udało się. Kurde, aż trochę smutno, że to już końcówka podróży tym vanem. Naprawdę się z nim bardzo mocno polubiłem. Jeszcze tylko kilka dni, ale to była w sumie taka nasza ostatnia poważna trasa. Jestem z siebie naprawdę dumny i było warto, bo już byłem naprawdę tyle od tego, żeby nie zakładać butów hikingowych i nie iść na tą trasę. Właśnie, tak było, co? Tak było. Chciałem go za nogi ciągnąć. Ale naprawdę, kurde, tak zmęczony to ja nie byłem, w tym roku mi się wydaje, że nie byłem tak zmęczony, a ty jak? To samo. Czuję każdą część mojego ciała. Od pasa w dół jestem nieżywy. No, ja to jeszcze ręce do tego, po prostu od tego trzymania się tych, wszystko mnie po prostu boli, więc ja podejrzewam, że jutro to my chyba będziemy zdychali. Więc plan jest generalnie taki, że teraz musimy iść na... pizzę. Niestety nasze marzenia o pizzy zwycięstwa właśnie prysnęły, ponieważ to, co widzicie za mną, to jest kolejka do pizzerii, która kończy się dopiero tutaj. Więc to jest jakieś półtorej godziny czekania, a my do naszej destynacji mamy, chyba do Lake Tahoe mamy jakieś 4 godziny, więc postaramy się dojechać jak najdalej się uda dzisiaj, więc niestety nici z pizzy. Ale on jest wielki. Spójrzcie na tą wiewiórkę, która jest spora. I na tego wielkiego kruczora. I na tego małego ptaszka tutaj. O, that's what she said. Tak więc, moi drodzy, ruszamy w dalszą trasę. Zjemy sobie cokolwiek po drodze. Więc kończę tego vloga na dzisiaj. Siadam do roboty i widzimy się albo jutro w Lake Tahoe, albo pojutrze w Reno. Zależy od tego, ile będę miał roboty. Na razie, trzymajcie się, cześć.